Jeżeli słuchaliśmy Donalda Trumpa w czasie kampanii wyborczej, to widzieliśmy z jego strony bardzo duży izolacjonizm, a jednocześnie słowa dość niebezpieczne dla nas o poukładaniu sobie inaczej stosunków z Putinem. Natomiast jeżeli słuchaliśmy pierwszej wypowiedzi po wygranych wyborach, to ona była dużo bardziej stonowana. No, Barack Obama chwali Trumpa po tej rozmowie. No więc teraz trudno powiedzieć, jaki Trump będzie prezydentem. Czy ten Trump z kampanii wyborczej, czy ten Trump z rozmowy z Obamą lub z pierwszej wypowiedzi po wygranych wyborach. Dla nas najważniejsze jest to, żeby Polska umiała się porozumieć niezależnie z tym, jaki to będzie Trump. I bardzo ważne jest, żebyśmy też budowali sobie tutaj sojusze w ramach Unii Europejskiej. Donald Trump stoi przed trudnym wyzwaniem. Przed wyzwaniem tego, żeby jednocześnie ułożyć się z tą większością po swojej stronie republikańską, ale która kwestionowała jego mandat do bycia reprezentantem republikanów w ostatnich wyborach. Kwestia tego, żeby wykonał jakieś gesty w stosunku do Europy, w stosunku do której w czasie kampanii wyborczej pokazywał, że on nie będzie jakby prowadził silnej polityki również tego, co się dzieje w Europie, czyli kwestia tego na przykład, że my oczekujemy, żeby potwierdził zaangażowanie wojsk polskich w ramach umowy ze szczytu NATO. Jest kwestia też tego, jak będzie się Donald Trump zachował na Bliskim Wschodzie. Tu też były jego słowa, które mogły niepokoić, ale też również kwestia tego, czy na przykład nie zacznie wojny gospodarczej z Chinami. To jest szereg wyzwań i od wszystkich tych odpowiedzi... Szaleńcem, to jest biznesmen jednak. On jest owszem biznesmenem, ale on całe życie budował swoją karierę jednak na pewnym takim mocnych słowach, często niespodziewanych wypowiedziach. W związku z tym jest dość nieobliczalnym prezydentem, ale niezależnie od wszystkiego my jako Polska musimy ułożyć sobie ze Stanami Zjednoczonymi stosunki po wyborze Donalda Trumpa. Dlatego tak niepokojące są słowa ministra Waszczykowskiego, że tak naprawdę nie mamy nikogo w okolicach Donalda Trumpa i jesteśmy jakby zaskoczeni tym wyborem, ponieważ nie potrafiliśmy sobie zdobyć tam współpracowników, którzy mieliby możliwość rozmowy, mieliby możliwość wpływu na Donalda Trumpa.